Piłkarze Chrobrego Głogów nadal liczą się w walce o awans do drugiej ligi. W szlagierowym meczu na Wita Stwosza przy pełnych trybunach wysoko pognali lidera tabeli Górnika Wałbrzych 4-1. Mecz znakomicie rozpoczął się dla pomarańczowo-czarnych. Już w 10 minucie przyjezdni źle zostawili pułapkę offside'ową i na czystą pozycję z bramkarzem Górnika wyszedł Konrad Węglarz. Najlepszy snajperem ZKS-u okazji nie zmarnował i było 1-0. W 37 minucie ten sam zawodnik podwyższył wynik, dopadł przed polem karnym do wypiąstkowanej przez bramkarza piłki i huknął z woleja nie do obrony, mówi Konrad Węglarz. Myślę, że byliśmy strasznie zdeterminowani, bo to był dla nas mecz o życie. Nie składamy dalej broni i będziemy walczyć o ten awans. No i myślę, że cały zespół bardzo dobrze zagrał, bo nie daliśmy tam za dużo pola gry przeciwnikom, no i zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze w pierwszej połowie. Myślę, że strzelałem już ładne bramki, no i jeszcze będę takie strzelał, no ale skoncentrowałem się, uderzyłem po długim rogu, no i myślę, że mogła cieszyć ta bramka bardzo. Górnicy nic ciekawego w tej odsłonie nie zaprezentowali, natomiast po zmianie strony nieoczekiwanie zdobyli kontaktowego gola. W 64 minucie sędzia podyktował rzut karny za zagranie ręką Bułałciaka. Jedenastkę na gola zamienił Piotr Przerywacz. Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do miejscowych. Najpierw na 3-1 podwyższył Paweł Woźniak, a już w doliczonym czasie gry po indywidualnej akcji prawą stroną rywala dobił Łukasz Filipiak, mówi trener Chrobrego Janusz Kubot. Jesteśmy w grze. Ten mecz, gdybyśmy nie wygrali, praktycznie eliminował nas jakby z gry o mistrzostwo. Cieszę się, że drużyna bardzo wytrzymała to ciśnienie. Fajnie kibicowali nasi kibice, dużo ich było. Ten mecz w takich kategoriach psychologicznych nam dał dużo dzisiaj. Jeżeli chodzi o samą grę, no uważam, że graliśmy zdecydowanie lepiej.